Cześć ludzie, witam was serdecznie, jestem Ryuk i zapraszam was do obejrzenia pierwszego odcinka z gry Sniper Elite 4, czyli najnowszego dziecka studia Rebellion. Tym razem po trzeciej części, która działa się w realiach afrykańskich, przenosimy się do słonecznych Włoch i tam zmierzymy się z naszymi nazistowskimi przeciwnikami. Słuchajcie, moi drodzy, po tych wszystkich horrorach, które ostatnio rozgrywałem na kanale, no, postanowiłem czymś się tutaj troszeczkę rozluźnić i mam nadzieję, że właśnie seria Sniper Elite 4 pozwoli mi na rozluźnienie takie. No cóż, zaczniemy sobie kampanię dla pojedynczego gracza. Ja tylko powiem tyle, że w trójkę grałem, ale te realia afrykańskie nie bardzo przypadły mi do gustu i mam nadzieję, że po prostu tym razem będzie lepiej, no bo to jednak są Włochy, to już jest Europa i jakoś tak mam nadzieję, że będzie lepiej. Tam trochę nużyły mnie te pustynne piaski i to wszystko. Aczkolwiek chciałbym jeszcze wrócić do tej gry i kiedyś ją w końcu skończyć. Natomiast tutaj, no, mam nadzieję, że bez żadnego problemu przejdziemy całą kampanię sobie szybciutko. No i co tu dużo mówić, no. Stary dobry Sniper Elite. I myślę, że czas zacząć po prostu. Nowa kampania oczywiście. Myślę, że na poziomie strzelec wyborowy, czyli średni. Nie, średni, taki... Dobra, karabinów innych żadnych nie mamy, bo nie mamy żadnych pieniążków. Tu z DLC jakieś są, ale wszystko jest poblokowane, więc tylko jeden mamy. No okej, okay. Myślę, że innego... Póki co nie mamy do wyboru uzbrojenia, więc zaczynamy. Wyspa San Celini. 1943. A world at war. A world in turmoil. We closed the trap on Hitler's North Africa campaign. But what next? Churchill urged an allied invasion of Italy. Called the Mediterranean the soft underbelly of the crocodile. The Americans took some convincing, but Winston won them over. General Dwight D. Eisenhower, allied commander-in-chief, is masterminding the entire Mediterranean strategy. As for me, I'm headed for San Celini. A secluded island to Italy's southwest. Niezwykle klimatyczne te wprowadzenia. We've been losing ships in the area. British intelligence thinks the Luftwaffe's presence on San Celini might explain why. The Royal Navy dispatched a captured Italian freighter, the Orchidea, to investigate. She was equipped with the very latest radio interception equipment. The intelligence she gathered confirmed our worst fears. The Nazis have a new wonder weapon. Survivors from the destroyed ships have talked about a new kind of missile. Radio controlled from the plane that launched them. These rockets can track our ships with lethal accuracy. The Orchidea's job was to monitor Luftwaffe radio transmissions and find out what the Germans are up to. Even if that meant making the ultimate sacrifice. Now we need to know what the Nazis are planning and how we can stop them. A member of the Luftwaffe's top brass is on the island. General Tobias Schmidt. It's no secret Hitler thinks highly of him. Schmidt would never let himself be taken alive. And he'd never betray his beloved Führer. But he might just be carrying some information we can use. My mission?
Kill Schmidt. Kill all high-ranking officers. And get the hell out. Need to make sure those men didn't die in vain. Need to find out all I can about the new rocket. No i tak, słuchajcie, wszystko wskazuje na to, że historia toczy się tuż po, właściwie po wydarzeniach z Sniper Elite 3, ponieważ nasz główny bohater przybywa do Włoch prosto z Afryki. Tak też na to wskazuje cała historia. Słuchajcie, no wygląda ta gra całkiem dobrze. Wygląda naprawdę dobrze to i przede wszystkim jest bardzo fajnie zoptymalizowana, przynajmniej pod kątem mojego komputera. Nie mam co narzekać. O, tego się nie spodziewałem. No, szczerze powiedziawszy, tego chyba nie było w poprzedniej części. Mianowicie... No dobra, ale stąd chyba nic nie będziesz widział, nie? No jednak. Oznacz wroga. Tu jest drugi. I jeszcze błyszczący blok żurawia, czyli pewnie tu. Mann, hast du das gesehen? Die Rakete? Na klar, das Schiff hatte keine Chance. Deutsche Wertarbeit. Diesmal hat Kessler sich wirklich selbst übertroffen. Wenn ich... O proszę, jakie przybliżenie nawet można zrobić. Na, mamy poradnik teraz. Przytrzymaj kuj, wybierz karabin. No mamy karabin, dawaj. Przytrzymaj, by wycelować. Wciśnij spacja, aby zrobić wydech. Okej. Okay. No i poszło, i ta piękna kamera, i te slow-mo. Tak, znak rozpoznawczy tej serii, mianowicie właśnie ta kamera lecącego pocisku, to jest coś niesamowitego. No, muszę przeskoczyć, szczerze powiedziawszy. Grafika wydaje mi się, że wygląda całkiem podobnie jak w poprzedniej części. Na pewno są jakieś ulepszenia graficzne. W końcu gra korzysta z DirectX 12. Oho. Ale czy ta droga jest bezpieczna? Tak jak powiedziałem, gra korzysta z DirectX 12 na Windowsie 10, więc no dzięki temu wygląda na pewno troszkę lepiej i też działa całkiem dobrze. Dobrze, przeszukajmy, no pewnie jakiś, no właśnie, jakiś ammo tutaj mamy. Zamień Thompson na MP40, nie sądzę. Aha, no, przeszukuj kolego. Przyjacielu mój drogi, ty sympatyczny. Nie chcę. Tu jest jakaś broń. O, Kar 98K. Nie, pogramy sobie normalnie Springfieldem. Dopiero potem, jak będziemy mogli odblokować sobie jakąś broń, to zapewne spróbujemy coś odblokować. Oho, tu jakieś miny mamy. Mina z linką, bandaż, amunicja. Wszystko zbieramy, co się da. Trochę mam zbyt czułą myszkę, mam wrażenie, ale nie ma w opcjach nigdzie chyba ustawienia właśnie tej czułości. Naciśnij C, aby kucnąć i przytrzymaj, aby się położyć.
Wyświetlić mapę i cele. No pokaż. O kurde. No szczerze powiedziawszy, mapka jest naprawdę ogromna. I widzę, że tak będzie takie, no bardziej otwarte te cele są niż w, przynajmniej taką mam nadzieję, że będzie to bardziej otwarta gra niż w Trójce, bo tam musieliśmy iść jednym korytarzem, aby dotrzeć do wszystkich celi. No tutaj widzę, że tu mam jakieś 3 kamery zniszczyć. Tu mamy zabij oficerów. Tu kolejnych oficerów. Zabezpiecz punkt kontrolny. Zniszcz kamery. Zabij oficerów. Zabij oficerów. Zabij Schmidta. I zniszcz kamery. Więc naprawdę sporo tych celi. I wszystko wskazuje na to, że możemy to zrobić w dowolny sposób. No tutaj mamy wyszerzone obszary, więc nie możemy tu wejść do tego. No ale tutaj cały ten obszar wygląda na taki, który możemy zwiedzić. Więc tak naprawdę możemy robić tutaj, co nam się podoba i w jaki sposób nam się podoba. Zaznaczymy sobie najpierw zniszcz kamery, bo to jest najbliżej. No i... Aha, tylko czy tu nikogo nie ma? Oczyść punkt kontrolny z oddziałów wroga, no dobrze. Tylko tak jak mówię, czy tutaj nikogo nie będzie na tej wieży? Powolutku trzeba się wspiąć. Nie, wygląda na to, że nikogo nie ma. O proszę, enter, pokaż samouczek. No pokaż. Przedmioty. O, ale fajny samouczek. Karl może korzystać z wielu pułapek przedmiotów. Naciśnij F, aby... Tak, mamy słynne zagłuszenie. Tutaj samoloty latają. Tu możemy sobie zmienić na Kara. Co tutaj mamy? O, tu jakieś listy są. To co to jest? Podnieś R. Aha. Naciśnij Enter, aby obejrzeć przedmiot. Liczba zabitych wrogów 14. Zostałem przeniesiony do Lorino na kontynencie. Pacyfikacja ludności cywilnej została zakończona. Ciała wywiezione. To zaszczyt służyć generałowi Schmidtowi. Dobrze jest wrócić do cywilizacji. No pięknie, tu jakieś listy wywiadowcze czy coś. Położymy się. No. Dobra. Najpierw popatrzymy przez lornetkę. Zniszcz kamery. Aha, mamy kamerę. Mamy wroga. Tu mamy jakieś rzeczy wybuchające. Jest kolejny wróg. Tu jest jeszcze jeden. This place is one big propaganda effort with the Orchidia center stage. Aha. Tu coś jeszcze jest. No, postępy w osiągnięciu 10 oznaczonych celi. Ci się aż tam proszą o to, żeby... Co? Nie bardzo tak. Było dobrze, bo było dwóch ich przy tym samochodzie. Na chwilę obecną odeszli. Rozeszli się właściwie. Tam jest jeszcze jeden. Oznaczymy sobie go. No. Hey there, fella. You're on my target list. Aha. A czy już nie będziemy mieć więcej samolotów?
Aha. Dobra. O, nie zabiłem go, serio? Triangulacja. Hałas i strzały, które nikogo nie zabiły, pomagają przeciwnikowi namierzyć twoją pozycję. Mhm. Dobra, teraz mnie szukają wszyscy. Więc będzie... Dobra, zabiłem jednego, jest dobrze. O! Będzie hedzik. Poszło! Ojej! Tak, podobno... Oje, o kurde, widzą mnie. No to kiepsko trochę. Dostał, ale nie zabity niestety. No, teraz chyba popraweczka weszła i będzie ciekawie. Mm-hmm. Najdalszy strzał póki co. No. Ohoho, to mi nie wyszło niestety. A ty bez hełmu jesteś? Serio? Strzał w oko. Słuchajcie, ale bez żadnego... Ciekawe, czy jego mi się tam uda trafić. To by był naprawdę mega daleki... God damn it. Zabito oficera, ale w jaki sposób? Udało się zabić go w dosyć ciekawy sposób. No, ciebie to tam niestety nie dosięgnę. Co wy mi tu granatami rzucacie? Koledzy, przyjaciele wy moi, sympatyczni. No szkoda, że nie udało się tego po cichu zrobić. Oszty w życiu. No, tego to się nie spodziewałem. Oni tu przyjdą do mnie. Łoszty! Lipa trochę. Pokaż samouczek na granat, bo... Ach, no i zniknął mi. I co? Dobra, oni się nie kwapią, żeby tu do mnie podejść. Dobra, jednak się kwapią. A drugi? Porobiony. Ten mi się tam chowa cały czas za tym budynkiem. Ten też się tam gdzieś chowa. Jest lipa. Że też ja kurde po cichu nie potrafię zrobić. Wiecznie kogoś zaalarmuję i potem tak to się kończy, no. Dobra. Oj ty. Tam gdzieś jeden siedzi. Ale wiecie co, ja nie mam pojęcia, gdzie on jest. Dobra, schodzę na dół.
Zeskocz. Bo oni tu blisko już są. Dostał w łepę, tyne. Skoro już tego nie jestem w stanie po cichu zrobić, to niestety, ale ojej. Tam jest gdzieś snajper, kurde. Gdzie on tam? O, widzę go. Dostał w łeb. Gdzieś tam jest jeszcze jeden. Dobra, ten jeden jest daleko. Tego tu chcę przeszukać. Iść dalej. Nothing else. Tu są dwa ciała, też je przeszukamy. Tu są trzy ciała. Nazbierali się tu jak szaleni. No nie chcę wchodzić, kurde, człowieku. Przeszukaj. No. Czysto. Jak to czysto? Jeszcze jeden tam był. No more to find here. No jeszcze wracamy tam na górę, bo przecież jeszcze jeden tam został, ten przeciwnik. Trzeba go zdjąć. Aha, ale on jest daleko. Otóż to. Ten co robi? Nie tak czysto chyba, nie? Strzał w oko, niezły. Aha. Wytrzymaj, wytrzymaj. Za daleko. Ale mógł być niezły strzał, słuchajcie. No tak, kurde, jakby wychylił teraz główkę, to będzie hedzik. Ale niestety chowa się za murkiem. Poszło. I? Oczko chyba. Pogromca oznaczonych, słuchajcie, odznaczenie dostałem. No to teraz myślę, że już naprawdę jest czysto. Teraz myślę, że na spokojnie możemy pójść dalej. A ja już te ciało przeszukiwałem tu, nie? Mamy zapis. No właśnie, to jest fajne, że tutaj możemy już przedostać się na dalszą część wyspy, a możemy dalej sobie chodzić tutaj i... Poszty w życiu. Dobra, tu mamy jakieś papiery. Ale coś ich nie mogę dźwignąć. Halo. O, nie, no nie wychyl się, tylko... Te papiery weź. Podnieś. Listy. Do domu. Tu jakaś apteczka chyba. Pierdoły, pierdoły, granaty. Teraz tak, gdzie ja tego oficera zabiłem? Pokażcie mapę. Gdzieś ten oficer był, nie? Chyba. O, prawdopodobnie on nic nie miał ciekawego. A to jakaś harmoszka jest czy coś, nie? Co to ma być? To tu, no, tu. To.
No dobra, nieważne. Przeszukajmy ciało. Can't find anything else. To jest to też, czy... Mina talerzowa, no ładnie. Pytanie, czy tu ktoś będzie? Dobra, z tego co słyszałem, to podobno coś można strzelać w to tu. No właśnie w te orły. Tak jest. Oszty. Ktoś mnie tu widzi? Zwróciłem na siebie uwagę, ale nie wiem, gdzie tu ktoś może być jeszcze przy tym domku. Czysto. To ładnie. Posprawdzajmy tutaj te... Ależ, kurde, widok no niesamowity. Nigdy nie byłem we Włoszech, więc... Tyle Włoch. Aha, mamy kolejny cel... Znaczy nie cel snajperski, tylko... Zagłuszacz możemy zrobić. To znamy z poprzedniej części. Otóż to. A widzę, że mamy jakiś cel tutaj. To pewnie ten człowiek, który mnie już tutaj gdzieś wypatrzył. Gdzieś tu na dole on jest, kurczę. A tu stoi. Dostał w karczycho chyba. Tak jest. Ładnie przy zagłuszeniu. Dobra, popatrzmy sobie przez, lornetkę. Tu coś gdzieś widziałem, kogoś jeszcze, tam jest człowiek. Aha. Tu jest... Tam jest jeden. No. Tu jest drugi. No tu już będą ładne, dalekie strzały. Naprawdę. O, tu jest jeszcze jeden. Coś jeszcze tu na dole? Czego nie widzę? Kurde, ale tam jakbym takie strzały oddawał, nie? 280 metrów. No to już jest pokaźna rzecz. Tam mamy następnego. Dobra, wiecie co? Najpierw się zajmiemy tymi, którzy są tu blisko. Właśnie o to chodzi, żeby nie być wykrytym. Bo już tu są ci. Tu se strzelimy w ten bloczek, żeby to mu spadło na łeb. Pod warunkiem, że on akurat będzie szedł tutaj. I... Poszło. Pięknie. Aha, kogoś zaalarmowałem.
Biedny, no temu to współczuję, no. Co tu dużo mówić. Co tu dużo mówić. No. Dobra, wiecie co, moi drodzy? W tym miejscu zakończymy sobie ten pierwszy odcinek ze Sniper Elite 4, ponieważ trwa już on ponad pół godziny, więc myślę, że tak w sam raz na pierwszy odcinek. No i w kolejnym odcinku pójdziemy sobie dalej. Pójdziemy sobie dalej. Wyczyścimy tą mapę tutaj, kurczę. No, z tego co widzę, to już będzie potrzeba kilka odcinków na tak naprawdę ładne wyczyszczenie całej mapy tutaj. No i mam nadzieję, że będzie to wyśmienita zabawa, że nie znudzi się zbyt szybko i że zostaniecie ze mną do samego końca. W pierwszym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobał i trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.